Chwała Bogu, niech będzie Bóg błogosławiony. Chciałem wszystkich serdecznie dzisiaj przywitać na naszym szabatowym rozważaniu. Jak co szabat, tak Bóg daje, gdzie czytamy Słowo Boże, gdy go rozważamy. I dzisiaj też były bardzo ciekawe tematy, o których czytaliśmy, sprawy, o których czytaliśmy i którymi chciałbym się dzisiaj z wami, kochani, podzielić. Nasze dzisiejsze rozważanie zatytułowałem tak troszkę przewrotnie. Mianowicie zatytułowałem: co z wieprzowiną? Czy jeść, czy nie jeść? Oto jest pytanie. I wiadomo, że nie chodzi o samą wieprzowinę, tylko chodzi tak naprawdę o dietę biblijną, o której dzisiaj czytaliśmy właśnie w 11 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej. Cały 11 rozdział, jak wiecie, jest właśnie temu poświęcony. Później mamy jeszcze w Księdze Powtórzonego Prawa również wzmiankę o tym, ale jakby ta podstawowa informacja o diecie biblijnej faktycznie znajduje się w Księdze Kapłańskiej, czyli trzeciej Księdze Mojżeszowej i w rozdziale 11. Bóg w swojej mądrości określił zasady oraz pouczył nas, co możemy jeść, a co nie. I chciałbym, abyśmy, zanim przejdziemy dalej, zobaczyli, czy przypomnieli sobie to, co żeśmy dzisiaj właśnie czytali. I to jest właśnie ten 11 rozdział trzeciej Księgi Kapłańskiej. I zacznijmy, kochani, pierwszy fragment przeczytać. To jest 11 rozdział trzeciej Księgi Kapłańskiej i wiersz od 1 do 8 jest napisane. Następnie Jahwe powiedział do Mojżesza i Aarona: tak mówcie do Izraelitów. Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi. Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racicę, i które przeżuwa. Ale następujących zwierząt, mających rozdzielone kopyto i przeżuwających, nie będziecie jedli. Wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa, ani dotykali ich padliny. One są dla was nieczyste. Widzimy tutaj, że jeśli chodzi o większe zwierzęta, Bóg dał pewną zasadę. I to jakby determinuje zaliczenie zwierzęta do czystego czy do nieczystego. Tak? I tą zasadą jest to, że musi co przeżuwać i mieć rozdzielone kopyto czy racice. To jest ogólna zasada, jeśli chodzi o te większe zwierzęta, czyli jak wiemy w tym momencie wieprzowina, dzik czy koń jest nieczysty i nie należy ich jeść, tego mięsa jeść. Tak samo zając czy królik, on również jest nieczysty. Natomiast wołowina, baranina czy sarna, jeleń, daniel są jak najbardziej czyste, można takie mięso jeść. Dalej mamy zalecenia co do ryb. Zobaczcie również, bo ryby również są ważnym elementem naszej diety. I również Bóg co do ryb dał takie zarządzenie. Jest to napisane dalej w tej trzeciej Księdze Mojżeszowej, Księdze Kapłańskiej, 11 rozdział. I przeczytajmy wiersze od 9 do 12, jest napisane. Będziecie jedli następujące istoty wodne. Wszystkie istoty wodne w morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli. Ale każda istota wodna, która nie ma płetw albo łusek, w morzach i rzekach, spośród wszystkiego, co się roi w wodzie i spośród wszystkich zwierząt wodnych, będzie dla was obrzydliwością. Będą one dla was obrzydliwością, nie jedzcie ich mięsa i brzydźcie się ich padliną. Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla was obrzydliwością. Czyli widzimy, że ogólna zasada
W przypadku ryb to jest taka, że musi mieć łuskę i płetwy. W innym przypadku taka ryba, która nie spełnia tych warunków, jest dla nas nieczystą i nie należy ich jeść. Czyli załóżmy z tych jadalnych, tak, to będzie łosoś, pstrąg, też co tam jeszcze będzie z tych, no jest tych ryb dużo, woda, śledź, makrela, ten karp, on też ma płetwy i łuski. Także te ryby jak najbardziej, natomiast już węgorz to myślę, że nie, sum myślę też, że nie, bo one mają, jak? A szczupak ma, szczupak jest ok. Szczupak jak najbardziej. I myślę, że rekin też nie. Rekin też nie, czyli olej z rekina niekoniecznie. I teraz zobaczcie, co dalej. W to jeszcze wpisują się nam owoce morza, które są tak dzisiaj no, popularne, lubiane, czyli żadne krewetki, kraby, kałamarnice, małże. To wszystko jest nieczyste, to wszystko jest... Słucham? No, kałamarnica, ośmiornica to to samo. Także tutaj też widzimy, że te owoce morza według zalecenia Słowa Bożego nie należy ich spożywać i my ich nie spożywamy. Zobaczmy dalej później o ptakach. Tak samo dalej mamy napisane, co z drobiem, jakie ptaki nie należy jeść. To jest trzecia Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska, 11 rozdział i wiersze 13 do 20 jest napisane tak. Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością następujące. Orzeł, sęp czarny, orzeł morski, wszelkie gatunki kani i sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, ścierwik, bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. Wszelkie latające czworonożne owady będą dla was obrzydliwością. Czyli widzimy tutaj, tak myślę, możemy to podsumować, że ptaki, które są padlinożercami, są uznawane za nieczyste w oczach Bożych i nie należy ich spożywać. Natomiast za czyste, jak najbardziej tak zwany drób domowy, możemy jeść, czyli kaczki, gęsi, kury, indyki, przepiórki, bażanty, co tam jeszcze... Z tych ptaków, które są w domu, perliczki, tak? Czy generalnie cały ten drób domowy jak najbardziej możemy jeść i tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego. Również zobaczcie, jeszcze jest pouczenie co do płazów i gadów. Jest zakaz ich jedzenia i tutaj czytamy dalej trzecia Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska, 11 rozdział, wiersze 29-31. Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek, gecko, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te są nieczyste dla was spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Czyli widzimy, że te rzeczy są nieczyste, mają być obrzydliwością. Tak samo ślimaki też nie należy jeść. I też tam pamiętacie dalej, jest napisane, że tych małych robaków pełzających, latających poza szarańczą nie należy jeść, żeby się nie zanieczyszczać i żeby być świętym, tak? Bo zaraz właśnie dalej podsumowanie takie jest, dlaczego tak Bóg wprowadził tą dietę. Ja już pomijam fakt, że badania naukowe pokazały, czy udowodniły, że ta dieta biblijna jest dla nas dobra, że te tak zwane czyste pokarmy są dla nas dobre, natomiast nieczyste nie są dla nas dobre. Tak? Robiono różne badania, próby, różne doświadczenia i okazuje się, że faktycznie
te nieczyste pokarmy są dla człowieka szkodliwe. Ale tu jest inny też powód, bo z jednej strony to jest jakby posłuszeństwo temu, co Bóg mówi, tak? Czy my będziemy Bogu posłuszni? Czy powiemy, nie no, Panie Boże, co Ty, ja mam, nie jeść tego, no dlaczego, tak? Ale zobaczcie, co Bóg mówi, tak? To jest dalej na końcu, już zakończenie trzeciej Księgi Mojżeszowej, Księgi Kapłańskiej, 11 rozdział. I chciałbym przeczytać wiersze 44 do 47, jest napisane. Ponieważ ja jestem Jahwe, Bóg wasz, uświęćcie się. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi, bo ja jestem Jahwe, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Będziecie więc świętymi, bo ja jestem święty. To jest prawo, Torat, dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot żyjących, które poruszają się w wodzie i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami jadalnymi, a tymi, których jeść nie wolno. To jest Słowo Boże, tak jest napisane. Bóg sobie zażyczył, że jeżeli chcemy, aby Jahwe Bóg był naszym Bogiem, a ja chcę, myślę, że my wszyscy tu obecni chcemy, to On oczekuje od nas, abyśmy byli świętymi, ponieważ On jest święty. Bóg nadał pewne zasady, pouczenie. Tu właśnie nawet 46 wiersz, 11:46 napisane, to jest prawo. Jak zobaczycie w tekście hebrajskim, tam jest Torat, to jest Tora, to jest pouczenie, to jest instrukcja, tak, względem jedzenia, co masz jeść, abyś był w moich oczach święty, aby jedzenie nie sprowadzało na ciebie nieczystość. Pamiętacie, tam żeśmy też czytali dzisiaj, że jeżeli będziesz padlinę nosił, to danego zwierzęcia, to masz uprać ubranie, wykąpać się i będziesz nieczysty do wieczora. Czy jakiekolwiek zetknięcie z padliną powodowało to, że należało czy to umyć, uprać, czy siebie umyć i pozostawało się nieczystym aż do wieczora. Nie? Czyli ta higiena przy tym była bardzo, bardzo istotna i takie były zalecenia. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, bracie, co ty mówisz? Przecież to było dla Izraela, to było dla Żydów, teraz to już jest nieważne, bo jest taka nauka wśród wierzących, niestety jest, że jest prawo odrzucone, czy że po prostu jest nieistotne, tak? Ale teraz zobaczcie, czy na pewno możemy tak mówić, albo czy możemy się z tym zgodzić. Mówić możemy, bo ludzie wiele rzeczy oczywiście mówią, ale pytanie, czy z tym możemy się zgodzić. Ja oczywiście uważam, że nie możemy się z tym zgodzić. Dlaczego? Bo zauważcie, że to samo zostało powtórzone w Brit Hadasha, w Nowym Testamencie, tak? Czyli gdyby ta zasada nie była istotna, nie była nadal ważna, to ja uważam, że apostoł Piotr by po prostu o niej nie wspominał, tak? A gdy otworzymy pierwszy list Piotra, zobaczcie, to jest napisane w pierwszym liście apostoła Piotra, w pierwszym rozdziale i przeczytajmy wiersze od 13 do 19, jest napisane tak. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi. Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków każdego, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
Widzimy? Bardzo ważne słowa. Apostoł Piotr upomina, aby nie żyć według zasad przed nawróceniem. Trzeba je porzucić, no bo jeżeli mamy się od czegoś nawrócić do kogoś, to to coś musimy porzucić, zostawić. I to jest w wielu miejscach w Słowie Bożym. Trzeba to porzucić, bo Bóg będzie nas sądził według naszych uczynków, gdyż On jest święty i oczekuje, że Jego lud również będzie święty. Czyli zobaczcie, ta sama zasada w Torze i ta sama zasada w Brit Hadasha. Nic się nie zmieniło. Sam Piotr wprost nawiązuje i to nawiązuje do Ojca, bo mówi, że jeżeli bowiem Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi według uczynków, to świętymi bądźcie, bo On jest święty. Tak? Także to jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Dla mnie to pokazuje, że Boże prawo i przykazania są nadal ważne i nigdy Bóg ich nie unieważnił, jak próbują nas przekonywać niektórzy nauczyciele Słowa Bożego. Trzeba być ślepym, aby tego nie widzieć na kartach Słowa Bożego. Tak, wiem, co mówię, ale też rozumiem, dlaczego tak się dzieje, o czym powiem za chwilę. Każdy z nas lubi psalmy, nimi chwalimy Boga, przez nie Bóg nas pociesza, a przecież właśnie tam w psalmach jest wiele na ten temat napisane, na temat prawa Bożego. Ja podam tylko dwa psalmy, bo nie jest to dzisiaj jakby tematem naszego rozważania, czy prawo Boże jest ważne, czy nie, ale chciałbym po prostu podać kilka takich, jak ja to nazywam, kamieni milowych, aby każdy z nas się zastanowił, bo to jest bardzo ważne, ponieważ ogólnie nasze podejście, czy my, jakby nasz stosunek do prawa Bożego determinuje dalej nasze działanie i postępowanie, tak? I wtedy, jeżeli ktoś odrzuca prawo Boże, no to według tego odrzucił, postępuje, tak? A kto je przyjmuje i szanuje, to będzie badał to prawo, będzie je wprowadzał w życie, będzie według niego żył. Wtedy jest właśnie całkiem inne podejście. I zobaczcie psalm 19 i przeczytajmy wiersze 8-10, jest napisane. Prawo Jahwe doskonałe krzepi ducha. Świadectwo Jahwe niezawodne poucza prostaczka. Nakazy Jahwe słuszne radują serce. Przykazanie Jahwe jaśnieje i oświeca oczy. Bojaźń Jahwe szczera, trwająca na wieki. Sądy Jahwe prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Czyli to, co doskonałe, musieliśmy znieść, przybić do krzyża. Warto się nad tym zastanowić. Inny psalm, psalm 119, wiersze 33-35 jest napisane. Naucz mnie, Jahwe, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem. Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję. Cały psalm 119 mówi o miłości do Bożego prawa, o miłości do przykazań i ustaw Bożych. Zachęca do tego, aby właśnie według tych przykazań i praw żyć i postępować, że one będą tym, co nas będzie strzegło, co będzie nam oświetlać drogę, co będzie nas pouczać, co będzie nas strzec od grzechu. To jest właśnie to. Prawo Boże nas wychowuje. Prawo Boże nas uwalnia od grzechu, ponieważ stawia granice grzechowi. To jest ważne, abyśmy się nad tym zastanowili. Oczywiście to nie musi być w ogóle żaden argument dla wielu, ale zobaczcie, co powiedział Jeszua. Teraz chciałbym pokazać jeszcze parę wersetów odnośnie prawa w Brit Hadasha, w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. Zobaczcie w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział i przeczytajmy wiersze od 17-19. Zobaczcie, co jest napisane. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Każdy zna ten werset, szczególnie ten pierwszy, 5:17, bo dzisiaj wielu mówi tak, no przecież jakie prawo, Pan Jezus przecież powiedział, że przyszedł je wypełnić, nie? On je wypełnił, Pan Jezus wypełnił prawo, prawo jest już nieważne. Ale zobaczcie, Pan Jezus co mówi tam? On mówi, że nie przyszedł je znieść, tylko wypełnić, a wielu rozumie to, że wypełnił. Ale on mówi, nie, ja nie przyszedłem znieść. I w zasadzie to jest jakby argumentacja, ten jeden werset, 5:17, jest argumentacją na to, że prawo jest nieważne. Ale dlaczego my nie przeczytamy dalej? Zobaczcie, wiersze 18-19, tam wyraźnie jest napisane, a kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. To czego my mamy uczyć, skoro zostało zniesione, unieważnione, tak? Czy ja rozumiem, że Jeszua się nie pomylił i że wyraźnie powiedział, że nie przyszedł tego prawa znieść i że każdy, kto to prawo wypełnia i uczy wypełniać, będzie wielki w Królestwie Bożym, a gdy ktoś z tego prawa coś ujmie i będzie tak postępował, wypełniał, to będzie mały w Królestwie Bożym. Czyli to wskazuje wyraźnie, że prawo w nauczaniu Jeszuły, w nauczaniu Pana Jezusa jest cały czas ważne. Co zresztą jeszcze zobaczymy na innych przykładach. Tak samo rozumieli to apostołowie. Dla nich prawo było ważne i nauczali o jego zachowywaniu. Tak samo jak nauczał Jeszua z Nazaretu, tak? Przecież Jeszua nie powiedział do tej nierządnicy, że idź i grzesz dalej, bo już prawo jest nieważne, nie? Przykazania już ja zniosę, także ja ci odpuszczam wszystkie grzechy, możesz sobie iść i grzeszyć. Ale Jeszua powiedział, idź i nie grzesz więcej. I zobaczcie, co apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, 7 rozdział. Tak mówię, ja tylko podam takie ważne wersety w mojej opinii, które ku zastanowieniu, ku przemyśleniu, tak? Abyśmy po prostu się zastanowili, co z tym prawem mamy zrobić. 7 rozdział listu do Rzymian, wiersz 7 najpierw przeczytajmy i później wiersz 12 i 13. Cóż więc powiemy? Czy prawo jest grzechem? Żadną miarą, ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Czyli widzimy wyraźnie, że apostoł Paweł mówi, że prawo nie jest grzechem, że prawo jest nam potrzebne do zdobycia znajomości grzechu, gdyż prawo określa, co jest grzechem. I zobaczmy dalej, Rzymian 7 rozdział, wiersze 12-13. Prawo samo jest bezsprzecznie święte, święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci, żadną miarą, ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swoją grzeszność. Dlaczego prawo jest święte? Bo ten, który je nadał, jest święty. On nie nadał prawa, które jest grzechem. Nie. Prawo jest święte, dobre i sprawiedliwe jest. Także takie ono jest. I to, co jest dobre, nie jest dla nas przyczyną śmierci, ale przyczyną śmierci dla nas jest grzech, gdy w nim pozostaniemy. Mimo, że przychodzi do nas świadomość, że Bóg dał swoje przykazania, dał swoje prawo, a mimo to mówi mnie, nie, Panie Boże, ja dziękuję, postoję obok, tak? Prawo nie jest grzechem, dlatego nie mówmy, że prawo jest naszym przeciwnikiem. Prawo nie jest naszym przeciwnikiem, przeciwnikiem jest grzech. To jest ważne.
Problem z grzechem i problem jest z grzechem, a nie z prawem. I to grzech należy usunąć z naszego życia, a nie prawo. Łatwiej oczywiście zrobić to, że usunąć prawo, bo tak zrobili, a grzech sobie pozostawić, żeby się nie trzeba było natrudzić. Zobaczcie, 400, to jest w ogóle dla mnie szok. 450 lat temu Szymon Budny przetłumaczył list do Rzymian, całą Biblię, ale zobaczcie, jak on przetłumaczył list do Rzymian, 2 rozdział i 13 wiersz. Bo nie ci, co słuchają zakonu, są sprawiedliwi u Boga, ale ci, co czynią, wykonują zakon, uznani za sprawiedliwych będą. Tak przetłumaczył Szymon Budny i to jest dobre tłumaczenie. I zobaczcie, tak samo rozumiał to apostoł Jakub, gdy napisał o prawie wolności. Otwórzmy list Jakuba, 1 rozdział, wiersze 22 do 25, zobaczcie, co jest napisane. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapomnienia, ale wykonawcą dzieła, wykonując je, otrzyma błogosławieństwo. Czyż nie o tym samym tutaj czytamy, co w Rzymian i u Jakuba? Moim zdaniem o tym samym, bo tam właśnie mamy to prawo, że tak samo jak on przetłumaczył, że nie ci, którzy przysłuchują się zakonowi, tu Jakub pisze, nie ci, którzy przysłuchują się słowu, będą sprawiedliwi, ale ci, którzy wprowadzają to słowo w czyn, którzy je badają, a tym, co się rozważa, to co to jest? Prawo. Prawo wolności. I gdy w nim wytrwamy, to nie jesteśmy tymi, którzy zapominają, czy rzucają to prawo za siebie, ale jesteśmy tymi, którzy wykonują i wypełniając je, otrzymamy błogosławieństwo. A tam jest napisane, że co? Będzie uznane za sprawiedliwego. Zatem Paweł i Jakub są tego samego zdania. Kto bada prawo Boże, wypełnia je, czyli ucieka od grzechu, ten będzie uznany za sprawiedliwego, otrzyma błogosławieństwo, otrzyma życie. Apostoł Jan nie miał wątpliwości, na czym polega miłość do Boga. 1 Jana 5, wiersze 2-3 jest napisane, po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Na czym, bracie, na czym, siostro, polega miłość względem Boga? Niech każdy sobie odpowie. W Apokalipsie również o tym pamiętali, gdy otworzymy Apokalipsę 14 rozdział, 12 wiersz, jest napisane tak. Tu się okazuje wytrwałość świętych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. Wytrwałość świętych, święci mają strzec przykazań Boga i mają wierzyć w Jeszuę Mesjasza, że jest Synem Bożym, że Bóg przez Niego uczynił to, co uczynił, że w Jego imieniu mamy odkupienie grzechów, odpuszczenie naszych win. To są takie kamienie milowe, którymi chciałem dzisiaj się z wami podzielić i oby te kamienie były dla nas drogowskazem, a nie kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Ania, ja nie chcę dzisiaj mówić o prawie. Tych wersetów jest dużo więcej, nie? Natomiast ja chciałem tylko zaznaczyć właśnie kilka tych fragmentów, żeby na temat prawa już mocno się nie rozwodzić, bo już o tym nieraz mówiliśmy. Ale co jest w tym wszystkim istotne? Żebyśmy pamiętali, czy zbadali Słowo Boże pod tym kątem, że tym, który
dał to prawo, to jest Bóg, jest święty. I teraz tutaj właśnie w Apokalipsie to, co czytaliśmy, że wytrwałość świętych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary. Czyli jeżeli ktoś strzeże przykazań Bożych, ja ogólnie, bo o to chodzi, żeby nie wdawać się, czy nie dyskutować o tym, czy o tamtym przykazaniu. Nie? Bo dzisiaj są takie dyskusje, nie? A to właśnie szabat i dawaj, bijemy się o szabat. A ja mówię, nie, nie chodzi o to. Po co mamy się bić o szabat? Nie ma to sensu. Stawiam proste pytanie. Czy dekalog jest ważny, czy jest nieważny? Krótko. Jak jest ważny, to tam stoi szabat. A jak jest nieważny, to nie mam o czym gadać. Wszystko na ten temat. Po co mamy się spierać? Po co mamy się kłócić o Słowo Boże? Co to da? Nerwy, emocje będą się wyzywać, później będą się godzić. Ja byłem świadkiem takich rozmów. Fajni, wspaniali ludzie, gorliwi dla Boga, ale jak poszły na noże, to po prostu iskry tam szły. A z boku patrzą, mówią, o kurczę, co to za wierzący? O co oni się kłócą? Słowo Boże się kłócą, tak? Spory toczą Biblię. Przecież Biblia ma nas łączyć, a nie dzielić, tak? Więc jakby to wszystko pokazuje, że coś jest na rzeczy. I każdy z nas niech sobie to sprawdzi, przebada, tak? Tak jak jest w Biblii napisane. Ja, widzicie, przeczytałem konkretne wersety, staram się niewiele komentować, bo Biblia sama siebie tłumaczy, tak? I nie mów mi, nie podawaj mi innych wersetów, którymi będziesz zbijał te wersety. Bo to nie tak ma być. To nie są szachy. Ty mi teraz pokaż, że te twoje wersety, które rzekomo uważasz, że one są przeciwko prawu Bożemu, dasz radę z tymi połączyć. Bo ja dam radę połączyć z tymi, które ci przeczytałem. A ty weź spróbuj połączyć, a nie te zabić tamtymi wersetami, bo twoje są lepsze. Nie. Jedne i drugie są ważne, jedne i drugie są tak samo istotne i nie można jednego zabijać drugim, tylko trzeba razem to pogodzić. I właśnie chcę teraz pokazać, wracając do naszego tematu, jak to wygląda odnośnie wieprzowiny, bo jest ta sama rzecz. Przejdziemy za chwilę do wersetów, które przeciwnicy diety biblijnej dają jako koronne argumenty, że ty czy ja jesteśmy w błędzie i źle robimy, gdy zachowujemy dietę biblijną, tak? Teraz zobaczcie. Prorok Izajasz, 66 rozdział i 17 wiersz jest napisane tak. Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, by wejść do ogrodów za innymi, który już jest w środku, którzy jedzą wieprzowe mięso i płazy, i myszy zginą razem wyrocznia Jahwe. Jak wiemy, prorok Izajasz prorokuje o czasach przyszłych. Jak widać, nadal dieta biblijna jest ważna. To wszystko, co jest w niej zakazane, dalej za to grozi śmierć. Czy zatem warto za to umierać? Zobaczcie dalej. Gdyby wieprzowina miała wartość w oczach Pana Jezusa, to jak myślicie, czy by zniszczył całe stado świń? No bo pamiętacie, w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, tam jest cała historia o opętanych i stadzie świń. Przeczytajmy tę historię. Ja nie chcę być gołosłowny i tak już wiele razy pokazałem to, o czym mówię, zasady, którymi się kieruję, jestem w stanie pokazać w Słowie Bożym i tak zawsze się staram robić. I zobaczcie, Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 28 wiersz do 32 jest napisane. A gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, także nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć, czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły go, jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich, idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Dla mnie bynajmniej pokazuje to, że dla Pana Jezusa ta trzoda świń
tak naprawdę nie miała żadnej wartości. Ona nie była w tamtym czasie pokarmem, bo wiemy, że dla Judejczyka, czy dla Izraelity, czy dla Hebrajczyka wieprzowina nie miała żadnej wartości, ponieważ to nie był pokarm. Do innych celów pewnie używali jak najbardziej, ale nie do jedzenia. Przecież mógł Pan Jezus tak normalnie wypędzić demony, bo nieraz tak wypędzał i gdzieś tam one sobie odchodziły, a tu konkretnie wypędził i wpędził je, czy pozwolił im wejść w stado świń i one z tą trzoną ruszyły w przepaść do morza i zginęły. Także no, ciekawa rzecz, tak? Warto się zastanowić, dlaczego? Jeżeli Pan Jezus nauczał, czy zniósł prawo Boże, w tym również dietę biblijną, to myślę, że ta historia no, temu przeczy. Czasami też w rozmowach z wierzącymi, którzy nie stosują diety biblijnej, spotykam się z takim fragmentem, cytuję fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, wiersze 18-19. I tam jest napisane tak. Ewangelia Marka, 7 rozdział, wiersze 18-19. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I faktycznie, gdybyśmy poprzestali na tym tłumaczeniu, a to jest akurat tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia, no to no jest napisane, tak uznał wszystkie potrawy za czyste. Ale jeżeli sprawdzicie w tekście greckim, a dzisiaj mamy taką możliwość, ja korzystam z tych przekładów z tego serwisu Oblubienica.eu, jest tam interlinia, są kody Stronga, można tam, no fajne takie narzędzie. Jak ktoś poszukuje czegoś takiego, to polecam. I tam zobaczcie, jak jest napisane w Grece. Gdyż nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wydala się do ustępu, oczyszczając wszystkie te pokarmy. Zobaczcie, całkiem inaczej to brzmi. W Ewangelii Mateusza jest podobnie, tak? Bo czy nie zanieczyszcza, bo idzie do żołądka i w dół kloaczy, usuwając wszelką nieczystość, ale nieczystość pokarmu. A nie ma tu mowy o tym, że on uznał te potrawy za czyste. Nie uznał. Co więcej, jak pamiętamy, o co był spór? Spór był o to, że uczniowie co jedli pokarm, nie myjąc rąk, nie umyli rąk. Czyli tam osoby, które tam były, w tym sporze, które brały udział, były to osoby, które uważały prawo Boże, dla których dieta biblijna była jak najbardziej ważna, którzy ją stosowali w swoim życiu. I to nie był problem, że jedli coś nie takiego, tak? czy nieczystego. Nie, tam był problem, że po prostu według tradycji starszych, i tam zresztą jest też w którymś z tych opisów właśnie, że mają taką tradycję, że jak wracają z miasta, to nic nie jedzą, dopóki nie umyją rąk i wiele zwyczajów innych o obmyciach. Tak? Także tam wyraźnie wskazuje na tradycję ludzką co do jedzenia, a nie na prawo Boże, a nie na to, że zostało to zniesione. I teraz oczywiście ja jestem za tym, że należy myć ręce przed jedzeniem, to od dziecka nas uczyli, tak? Wracasz z podwórka, umyj ręce i coś zjeść, to jest jak najbardziej właściwe, ale jeżeli zjesz coś, mając nieumyte ręce, to nie będzie to grzechem, tak? Tu o to chodziło, nie? Zobaczcie dalej, tak samo apostoł Piotr nic nie wiedział o tym, że Pan Jezus zniósł pokarmy, że cokolwiek oczyścił, tak? Że już uznał za ten prawo Boże, zniósł nieważne. Gdy otworzymy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, to zobaczcie, co tam jest napisane. Wiersze 12-16. Wielu z nas zna tę historię odnośnie tych zwierząt nieczystych i jest to też przytaczane jako argument, tak? Że już nie. Przeczytajmy to. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wiersze 12-16.
Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy, naziemne, ptaki powietrzne. Zabijaj, Piotrze, i jedz, odezwał się do niego głos. O nie, Panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego, odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to 3 razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba. I tu zobaczcie, mamy taką walkę. Z jednej strony jest reakcja Piotra, która potwierdza, że dalej była ważna dieta biblijna, że to prawo odnośnie pokarmów czystych i nieczystych było ważne, bo mówi, o nie, Panie, bo nie zjadłem nic skażonego i nieczystego. A z drugiej strony jest silny argument, który mówi, nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. I wielu mówi, no tak, no co ty chcesz? Skoro Bóg oczyścił, to dlaczego ty dalej uważasz, że to jest nieczyste? I to jest faktycznie, bo to w tym tekście jest zawarte, jedno i drugie. Co teraz zrobić? Jak to zrozumieć? Tak? I zobaczcie, sam Piotr odpowiada. Sam apostoł Piotr daje odpowiedź. Gdy dalej czytamy 10 rozdział Dzieł Apostolskich, przeczytajmy wiersze 28-29 i tu jest odpowiedź, którą daje Korneliuszowi sam apostoł Piotr. O co chodziło? Proszę bardzo. Przemówił więc do nich. Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego. Lecz Bóg mi pokazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego wezwany przyszedłem bez sprzeciwu, zapytuję więc, po co mnie sprowadziliście? Widzicie? Bóg mu pokazał, że żadnego człowieka, nie zwierzę, ale człowieka nie wolno uważać za skażonego lub nieczystego. W związku z tym wszystko się zgadza, tak? Bo Piotr stosował się do diety biblijnej, ponieważ jego postawa mówi, o nie, Panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego. I Bóg mu pokazał, że w tradycji wśród Judejczyków było tak, że oni nie chodzili do obcych, nie siadali z nimi, nie jedli, o czym też mamy informację w liście do Galatów, 2 rozdział. Że tych ludzi należy uważać za normalnych, do których można pójść, ponieważ co Bóg ich przyjął do siebie. I później, jak wiemy, Korneliusz został ochrzczony Duchem Świętym, czy wszyscy, co się tam spotkali i zostali później ochrzczeni chrztem wodnym w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Także tutaj wyraźnie nie chodzi o zniesienie diety biblijnej, w mojej oczywiście opinii, tylko o to, żeby człowieka nie uważać za skażonego lub nieczystego. I zobaczcie teraz jeszcze ciekawa rzecz. W nawiązaniu do Dziejów Apostolskich pytanie, czy ci, którzy odrzucają dietę biblijną, czy oni stosują się do nakazu, który dali apostołowie nawracającym się poganom. Dzieje apostolskie, 15 rozdział i zobaczcie wiersze od 19 do 21 jest napisane tak. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymywali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach. Wiemy, że spożywanie krwi jest zapisane w prawie Bożym, tak? Czyli zobaczcie, oni się odwołali do prawa Bożego i jak otworzymy 3 księgę Mojżeszową, księgę kapłańską, 17 rozdział i przeczytajmy wiersze od 10 do 12 jest napisane tak. Jeżeli kto z domu Izraela albo spośród przybyszów, którzy osiedlili się między nimi, będzie spożywał jakąkolwiek krew, zwrócę oblicze moje przeciw temu człowiekowi spożywającemu krew i wyłączę go spośród jego ludu. Bo życie ciała jest we krwi, a ja dopuściłem ją dla was tylko na ołtarzu, aby dokonywała przebłagania za wasze życie, ponieważ krew jest przebłaganiem za życie. Dlatego dałem nakaz Izraelitom, nikt z was nie będzie spożywał krwi. Także i przybysz, który się osiedlił wśród was, nie będzie spożywał krwi. Tak samo, kochani,
To wszystko, o czym tu mówili apostołowie, czyli powstrzymywanie się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, to wszystko jest zapisane w prawie Bożym. Czyli wyraźnie widzimy, że apostołowie nawiązywali do Tory, do prawa Bożego, do przekazań Bożych. Co więcej, zobaczcie, jaka tu jest wskazówka, że co szabat w każdym mieście są ludzie, którzy czytają Mojżesza i go wykładają. Czyli mówi im dalej tak, jak chcecie wzrastać, poznawać prawo Boże, to idźcie w szabat do synagogi, bo tam jest to czytane. Czyli zobaczcie, nie w niedzielę, ale w szabat, w sobotę, tak? Tam szli, bo w synagodze, jak wiemy, już kiedyś mówiłem, synagoga to jest też miejsce zgromadzenia, tak? Bo to znaczy to samo. W synagodze właśnie się spotykali, tam czytano Mojżesza i go wykładano. Właśnie tak, jak my dzisiaj robimy, tak? Co szabat się spotykamy, czytamy Mojżesza, czytamy Brit Hadasza i wykładamy to, co czytamy, badamy Słowo Boże, żeby wiedzieć, jak sprawy się mają. Każdy dzisiaj, kto nie chce zachowywać diety biblijnej, ma poważne ku temu argumenty. Padają konkretne wersety, które w ich mniemaniu jasno mówią o tym, że diety nie potrzeba już zachowywać. I faktycznie ta argumentacja brzmi sensownie i przekonywująco. I ja nie mówię, że nie. Jednak chciałbym, abyśmy wspólnie prześledzili te argumenty, te fragmenty, na które przeciwnicy diety biblijnej się powołują, bo myślę, że to pozwoli wam zobaczyć, że można na to spojrzeć inaczej. W moim przekonaniu jest ona błędna, pokazuje interpretację z góry przyjętej teologii, przyjętego nauczenia, a nie jest rzetelnym badaniem Słowa Bożego. I pierwszym fragmentem, na którym już jakby pokazałem, myślę już na przykładzie Ewangelii Mateusza czy Ewangelii Marka i dziejów apostolskich, że bynajmniej te dwa fragmenty nie muszą wcale być poważnymi argumentami przeciwko, nawet nie są. Ale zobaczcie, w listach Pawła są bardzo ważne i trudne fragmenty, które faktycznie, jeżeli przyjmiemy je takimi, jakimi są, to stwarzają poważne problemy i są poważnym argumentem na rzecz tego, że dieta biblijna jest już nieważna. Chciałbym zacząć od listu do Rzymian, 14 rozdział, 14 wiersz. I tam jest napisane tak. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dlatego, kto je uważa za nieczyste. No. Jeżeli tak go zastanowimy się, no to faktycznie, tak? Paweł mówi do Rzymian, słuchajcie, teraz już nic nie jest nieczyste. Ono jest tylko nieczyste dlatego, kto je uważa za nieczyste. Ale co zrobić z Piotrem? Mówi, o nie, panie, bo nic skażonego, nieczystego nie jadłem. Co zrobić z nakazem, gdzie Bóg mówi, że to jest nieczyste, a to jest czyste. Czyli też Bóg jakby nakazał, tak? Czy przedstawił człowiekowi, przedstawił swojemu ludowi, co jest czyste, a co jest nieczyste. I tak naprawdę sprawdziłem wiele przekładów w języku polskim i większość ma, tak jak właśnie za Biblią Tysiąclecia, wstawia tam słowo nieczyste, że jest nieczyste dlatego, kto jest nieczysty. Także jak ktoś ma Brytyjkę, warszawską, poznańską i inne, w Gdańskiej jest, w Brzeskiej, u wujka, wszędzie, słuchajcie, jest nieczyste. Nie wiem dlaczego. Znalazłem w Biblii Toruńskiej, jak weźmiemy przekład Biblii Toruńskiej, to jest napisane w ten sposób, Rzymian 14:14. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest skalane, ale jest skalane dlatego, kto zalicza to do skalanych. Widzicie? Nie ma nieczyste, a skalane. Jest postęp. Ale zobaczcie, niedościgniony przekład Biblii Szymona Budnego
który ma 450 lat, zobaczcie, jak on to przetłumaczył wtedy. 450 lat temu Szymon Budny, ten werset, Rzymian 14:14, tam jest, bracie, Nowy Testament, bo tam nie będziesz miał. Tam jest Budnego Nowy Testament, jak chcesz. Tam nie będziesz miał w tym, bo tam nie ma jeszcze tego. I zobaczcie, co Szymon Budny przetłumaczył. Wiem i tuszę, czyli ufam, że w Panu Jezusie nie masz nic pospolitego samo przez się, chyba że ktoś mniema, uważa, coś pospolitym być, dla niego jest to pospolite. Czyli widzimy, mamy w przekładzie toruńskim skalane, a Szymon Budny tłumaczy jako pospolite. Ponad 450 lat temu polski tłumacz Biblii Szymon Budny nie znalazł tam słowa nieczyste, tylko znalazł słowo pospolite. Jak to możliwe? Gdzie przekręcił? Właśnie Szymon Budny opierał się na tekście greckim i nie ulegał sugestiom ani naciskom innym. A w tekście greckim jest napisane, zobaczcie tekst grecki, i tam jest napisane tak: wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest skalane koinon, coś jest skalane koinon tylko dlatego, kto uważa to za skalane. Tam nie ma słowa nieczyste. Tu jest właśnie problem. I takim jasnym dowodem na to, to są właśnie Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 14 wiersz. Gdy sprawdzicie sobie w tekście greckim, to tam jest wyraźnie napisane: Piotr zaś rzekł, przenigdy, Panie, gdyż jeszcze nigdy nie zjadłem nic skalanego koinon lub nieczystego akatarton. Tu jest jasne. Widzimy w Dziejach Apostolskich, gdzie mamy dwa różne słowa, i tutaj w tej samej Biblii, bo to jest ta sama Biblia, z której ja czytam, czyli z Biblii Tysiąclecia, w Dziejach Apostolskich przetłumaczyli właściwie słowo koinon, przetłumaczyli jako skalane czy skażone, ale nie tłumaczyli jako nieczyste, ponieważ nieczyste to jest akatarton. I gdy weźmiecie słownik grecki, to tutaj pozwolę sobie przytoczyć właśnie, co znaczą te słowa. W słowniku greckim koino znaczy pospolite, skalane, wspólne, zwyczajne, skalane, nieczyste. Rzeczy do wspólnego użytku postrzegane były jako nieświęte, nieoddzielone od spraw najwyższej wartości. Natomiast akatarton znaczy po prostu nieczysty. Tak jak katarton to jest czysty, a akatarton jest nieczysty. I teraz zobaczcie, wiedząc, że w tekście, w liście do Rzymian, że w tym tekście 14:14 nie ma słowa nieczyste, tylko jest słowo skażone czy pospolite, gdy dalej otworzymy ten sam 14 rozdział listu do Rzymian i czytajmy wiersze 20-21, to się staje zrozumiałe. Ma to wszystko sens, nie ma wtedy sprzeczności, tak? Bo jeżeli tam zostawimy słowo nieczyste, to mamy sprzeczność, bo zobaczcie, co jest tu napisane. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśli by człowiek spożywając ją dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina i nie czynić niczego, co twego brata razi. Bo rzecz, która jest uważana za pospolitą czy skażoną, ona jest czystą. To nie jest rzecz nieczysta. I ktoś ją uważa po prostu za skażoną i nie będzie jej jadł. I jak wiemy w tradycji u Hebrajczyków było, że oni nie jedli łopatki, bo Jakub został w biodro porażony i ta łopatka była skażona, a oni jej nie jedli. Mimo że ona pochodziła z czystego mięsa, bo na ofiarę składano tylko czyste, nie składano nieczystych.
Więc jakby tutaj po prostu dzisiaj tak samo są ortodoksyjni wyznawcy judaizmu, którzy mówią tak, mięso nie jest koszerne, nie będę go jadł, mimo że jest czyste. Ono nie tylko, że musi być skrawione, nie uduszone, tylko skrawione, jak mówi Biblia, to jeszcze musi być w odpowiedni sposób, czy musi mieć certyfikat koszerności i oni wtedy będą jedli, mimo że ono jest czyste. I to jest podobna zasada. To jest czyste. Jeżeli ktoś teraz z tego robi problem, to lepiej nie robić, bo to jest błaha rzecz. Jeżeli my z powodu pokarmów mamy stawiać przeszkody w głoszeniu Słowa Bożego, to nie. Czy tak samo ja nie będę, jeżeli gdzieś jestem i wiem, że brat kiedyś miał problem z alkoholem, to ja nie będę przy nim pił w ogóle alkoholu. Bo dla mnie to nie jest problem, tak? Czy nie będę czegoś innego robił, co po prostu może osłabiać mojego brata, tak? Ktoś nie je mięsa i jest na tyle w tym jakby przewrażliwiony, że jak ktoś je, to go gorszy, no to ja nie będę jadł przy nim mięsa. Dla mnie to nie jest problem. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, tak? Ale na pewno nie ma w tym tekście Rzymian 14:14 słowa nieczyste, tylko jest słowo skalane, pospolite, a to zmienia całkiem postać rzeczy. Zbadajcie to proszę, jest dostępny tekst grecki, nie powinno być z tym żadnego problemu. Każdy z nas słyszał o Kolosach i w wersecie nie do podważenia. Wiele razy się z tym spotkałem, gdzie mi przedstawiano fragment z listu do Kolosan, 2 rozdział, wiersze 16-17. Bracie, co ty ode mnie chcesz? Jest napisane, żeby nie sądzić co do jedzenia w sprawie święta, czy nowy, czy szabatu. Daj, bracie, spokój, nie ma o czym mówić. I teraz, jak ten fragment brzmi? Też zróbmy podobną analizę tego fragmentu. I Kolosan 2 rozdział, wiersze 16-17 Biblii Tysiąclecia brzmi tak. Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowy, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. I tak samo jak tam w liście do Rzymian, tak samo tutaj jest kłopot z tym wersetem, jeśli chodzi o tłumaczenie. Większość właśnie też ma tak, jak powyżej podałem z Biblii Tysiąclecia, ale zobaczcie również, bardzo miło mnie zaskoczyła Biblia Toruńska, bo zobaczcie, co jest napisane w Biblii Toruńskiej, ten sam fragment list do Kolosan, 2 rozdział, wiersze 16-17 brzmi. Niechaj więc was nikt nie sądzi z powodu pokarmu ani napoju, albo w sprawie święta, albo nowiu księżyca, albo sabatów. Są to cienie tego, co ma nastąpić, rzeczywiste natomiast jest ciało Chrystusa. Zobaczcie, tu już jest lepiej, już jest bliżej. Już właśnie nie ma co prawda tego słowa rzeczywiste, ale jest ciało Chrystusa. To już jest dobrze. I teraz zobaczcie, znowu przytoczę fragment tłumaczenia tego wersetu z Nowego Testamentu Szymona Budnego. Zobaczcie, znowu w 1572 roku ten człowiek, nasz brat, przetłumaczył ten fragment w ten sposób. Niech zatem was nikt nie sądzi przez jadło albo picie, albo za udział w święcie lub nowego miesiąca, nowy księżyca, albo za soboty, szabaty. To jest cień przyszłych spraw, lecz ciało Chrystusowe. Widzicie, jak to brzmi? A zobaczcie, jak brzmi ten tekst grecki. Właśnie Budnemu trzeba oddać, że on trzymał się toczka w toczkę, jak jest w tekście greckim. Czasami ten tekst brzmiał tak kulawo, ale on nic nie dodawał, nic nie upiększał. Nic tam nie wkładał swojej interpretacji w ten tekst, tylko naprawdę słowo w słowo. I zobaczcie, w tekście greckim brzmi to w ten sposób. Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia lub picia, lub z powodu święta, lub nowi, lub sabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś Chrystusa. Widzimy? I on tu pisze wyraźnie, to jest cień przyszłych spraw, lecz ciało Chrystusowe. Nie wiem, czy widzicie, o czym tu jest mowa. Moim oczywiście zdaniem, wy to
rozważcie, czy ja faktycznie mogę mieć podstawę, żeby tak mówić, tak to rozumieć. Na ile czytam ze zrozumieniem, Bóg to wie, to ja rozumiem to tak, że w sprawach wiary, zasad życia wierzących, czyli czy my stosujemy dietę biblijną, czy pijemy wino, czy zachowujemy święta biblijne, czy nowie, czy szabaty, nie ma prawa nas sądzić nikt spoza ciała Chrystusowego. Bo tam nie jest mowa, że ty masz nie zachowywać, że to znieść, tam jest mowa tylko niech was nikt nie sądzi, lecz ciało Chrystusa. Co więcej, są to cienie rzeczy przyszłych. Z nauki o cieniach wiemy doskonale, że jeżeli coś jest cieniem, to musi być. Bo jak tego nie ma, to co ma być cieniem? Co ma ci rzucić cień? Także to też jest ważne, żeby się nad tym zastanowić. Także wracając jakby do samego sensu, który tutaj, znaczenia tego wersetu dla mnie, to po prostu nikt spoza Kościoła, żaden nasz jakby człowiek niewierzący, żaden bliźni, który nie jest naszym bratem, nie jest naszą siostrą, nie ma biblijnej podstawy czy prawa do tego, żeby się wypowiadać w naszych sprawach. Nie ma na to zgody, aby nas ktokolwiek spoza ciała Chrystusowego sądził. Zastanówcie się, tym bardziej, że gdy czytamy dalej, właśnie to jest kwestia kontekstu też, ja o tym wcześniej nie mówiłem, ale wielu braci, wiele sióstr właśnie też już to zauważyło i tak postępuje, że jak jest coś czytane, to czyta w szerszym kontekście, żeby złapać myśl, o co autorowi chodzi, bo jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że ktoś wyrwie jeden werset i na tym buduje całą teologię, a tam w ogóle o to nie chodzi. Zobaczcie, co jest dalej napisane. Właśnie ten Kolosan, drugi rozdział, wiersze 18 do 23 jest napisane tak. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki nadęty bez powodu, zmysłowym swym sposobem myślenia, nie trzyma się mocno głowy, tego, z którego całe ciało zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków rośnie Bożym wzrostem. Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dlaczego, jakby żyjąc jeszcze w świecie, dajecie sobie narzucić nakazy? Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj. A przecież wszystko to są rzeczy przeznaczone do zniszczenia przez spożycie. Przepisy według nakazów i nauk ludzkich. Przepisy te mają pozór mądrości dzięki kultowi własnego pomysłu, uniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała. Nie, dzięki okazywaniu jakiejś wyrozumiałości dla zaspokojenia ciała grzesznego. Każdy wie, że prawo to nie przepisy i nauki ludzkie. Zatem o co może chodzić, skoro nie o Boże prawo? To jest oczywiste. Przecież to nie jest prawo, które dał, przykazania, które dał Bóg. To nie są nauki i przepisy ludzkie, tak? Więc tu jest mowa o całkiem czym innym. Ktoś sobie wymyślił jakieś tradycje, zwyczaje, jakieś przepisy i mówi, te masz teraz zachowywać, a tamtych nie. A Paweł mówi, nie. W sprawach tamtych, co my będziemy zachowywać, co nie, to ma się wypowiedzieć zgromadzenie, społeczność, a nie ty, który odpadasz od Chrystusa, który nie trzymasz się mocno głowy Chrystusa. Bo idziesz za swoimi objawieniami, za swoimi wizjami, to co widziałeś, wymyślasz do tego jakiś swój kult, jakieś nakazy. Nie tędy droga. Także myślę, że to widać wyraźnie, nie? I teraz jakby taka moja też refleksja, gdzie chciałbym się po prostu, żebyśmy wspólnie zastanowili nad tym, żeby właśnie koniecznie czytać w kontekście, jeżeli coś z czymś nam nie pasuje, ktoś nam podaje taką czy inną interpretację, która jest w opozycji do innych wersetów, sprawdźmy to. Sprawdźmy w tekście greckim. Naprawdę każdy, kto ma dostęp do internetu, może wejść na tą stronę oblubienica.eu i tam ma ten tekst w różnych przykładach, też i grecki, interlinie. Wszystko tam jest. Fajne narzędzie do sprawdzania.
Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem, który z całym przekonaniem cytował mi słowa, jakie apostoł Paweł napisał w liście do Galatów. Jako koronny argument, że jestem w błędzie, gdy stosuję w swoim życiu Boże prawo. To jest list do Galatów, 4:10-11. I on mówi tak. Bracie, przecież napisane jest. Zachowujecie dni, święta nowiu i lata. Obawiam się o was, czy się dla was nie trudziłem na próżno, nie? Tak sobie się, no faktycznie, nie? No jest napisane, tak? I to jest właśnie problem, nie? Że nieszczęściem wielu wierzących jest bezrefleksyjne przyjmowanie tego, co głosi pastor czy brat starszy. Ufamy im, że mówią całą prawdę, jaka jest w Biblii, nic nie dodają czy opuszczają. I żeby była jasność, to nie jest wina tych ludzi. Absolutnie nie. Że oni tak głoszą. To jest wina systemu, w którym oni funkcjonują. Społeczności danego, czy kościoła, w którym funkcjonują. Bo co się okazuje, to zobaczyłem jakiś czas temu, że ktoś ich tak nauczył, a tamtego, kto jego uczył wcześniej, ktoś nauczył tak samo, czyli po prostu to sięga jakby pokoleń, że z jednego pokolenia drugiego uczyli tak samo, błędnie i ten błąd powielany przez lata w końcu staje się dla wielu prawdą. I nie ma wtedy znaczenia, że w Biblii jest całkiem inaczej, ponieważ oni są przekonani, że to jest prawda. Co prawda wyrwane to jest z kontekstu, ale to jest prawdziwe i koniec, nie? I tego się trzymają, nie? I to jest właśnie problem w tym. I teraz zobacz, czy wracając do tego właśnie wersetu, przeczytajmy to w szerszym kontekście i okaże się, że to samo się tłumaczy, że w tym tekście jest po prostu całkiem o czym innym mowa. Dlatego ja powiedziałem o tym powielaniu, przekazywaniu pewnej wiedzy z pokolenia na pokolenie, bo jestem przekonany, że ten brat czy inny brat, który podaje to jako argument na zniesienie prawa Bożego, na zniesienie szabatu, tak, czy świąt Pana, że on to robi jakby w niewiedzy, nieświadomości. To jest szczery człowiek. Ja wielu znam takich, którzy są naprawdę fajni, kochani, gorliwi dla Boga bracia, gorliwe dla Boga siostry. I tak nauczeni, i oni tak w tym trwają, nie? I jest naprawdę ciężko później to zmienić, nie? Dlatego musimy rozmawiać, dlatego pokazujcie, jeżeli będziecie w takiej sytuacji, kochani, to pokazujcie po prostu kontekst, w którym to jest. I teraz zobaczcie, gdy przeczytamy ten sam 4 listu do Galatów, ale nie od 10, a od 8, czyli od 8-11, zobaczcie, co jest tu napisane. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak, gdyście Boga poznali i co więcej, Bóg was poznał, jak możecie powrócić do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać. Zachowujecie dni, święta nowiu i lata. Obawiam się o was, czy się dla was nie trudziłem na próżno. Mam nadzieję, że widzicie wyraźnie, że czytając od 8:11, bynajmniej dla mnie, pojawia się całkiem inny obraz. Ja powiem, jak ja to rozumiem, parafrazując. Gdy byliście poganami, nie znaliście Boga i służyliście bożkom, które są ułudą, tak naprawdę nie istnieją. Dzisiaj, gdy jesteście już wierzącymi i nawróconymi, znacie Boga i Bóg przyznał się do was, nie możecie z powrotem wracać do tych pogańskich żywiołów. Nie możecie służyć Bogu i bożkom. Nie możecie zachowywać świąt Pana i świąt pogańskich. Nie możecie przystępować do stołu Pana i do stołu demonów. Dlatego jeżeli jest powrót do tego, z czego wyszliśmy,
to depczemy krew Chrystusa. To Paweł mówi na próżno. Czy na próżno się trudziłem około was, że się nawróciliście do Boga, teraz chcecie to porzucić i z powrotem wrócić do tego? Przecież każdy dzisiaj wie, nie jest to rzecz czy wiedza ukryta, że przy każdym święcie pogańskim były różne obrzędy przy kultach pogańskich. Były dni poświęcone temu Bogu, były ofiary składane temu Bogu, były święta poświęcone temu Bogu. Także to wszystko jest, to wszystko było. Nic nowego się nie zadziało. I o tym mówi Paweł, a nie o Bożych sprawach. To jest ważne. Wracając jakby do tego, o czym mówiłem właśnie. Widzimy, że nie możemy służyć Bogu i służyć bożkom. Nigdy nie było zgody u Boga na takie praktyki. Innym ważnym wersetem, który akurat mniej osób zna i przytacza, a który w mojej opinii również jest bardzo ważny, to, co napisał apostoł Paweł do Tymoteusza. Jest to pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział i wiersze od 1 do 6 jest napisane tak. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, nakazują powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę, ponieważ wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. Staje się bowiem poświęcone przez Słowo Boże i przez modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Zobaczcie, jak to są bardzo ważne słowa. Apostoł Paweł jasno napisał, że w czasach ostatnich wielu pójdzie za naukami demonów i dadzą się zwieść tym duchom. Dalej apostoł Paweł napisał, jakie to są nauki, które jakby wskazują, że ci ludzie poszli nie za Bogiem, ale za demonami. Jedną z tych nauk jest zakaz wchodzenia w związki małżeńskie, czyli asceza i celibat. Wiemy, ile to złego zrobiło wśród ludzi. I drugim potwierdzeniem jest, że jest nauczanie, że nie ma potrzeby, że zachowywania, spożywania właściwych pokarmów. To jest właśnie dzisiaj czytaliśmy, tak, i słyszeliśmy, że dzisiaj wielu mówi, że nie, słuchaj, już nie musisz, nie? Nie musisz zachowywać, nie musisz stosować diety biblijnej, ale dzisiaj czytaliśmy, jakie pokarmy Bóg stworzył dla swojego ludu i dla tych, co poznali prawdę. To dzisiaj czytaliśmy właśnie, tak? Jeżeli ktoś w swoim nauczaniu zabrania spożywania tych pokarmów, to jak czytaliśmy, takie nauczanie jest nauką demonów. Może ktoś się spierać, ale naszym zwyczajem nie jest się spieranie, tylko pokorne badanie Bożego Słowa, a tam jasno jest to napisane. Lepiej uderzyć się w pierś i pokutować, odwrócić się od fałszywej Ewangelii i powrócić do czystego Słowa Bożego. Tak. Dla tych, co znają prawdę, ale za nią pójść nie chcą, chciałbym przypomnieć, co jest napisane. Psalm 119, wiersz 142. Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a prawo Twoje jest prawdą. Prawo Twoje jest prawdą. Ten sam Psalm 119, wiersze 151 do 152 jest napisane. Jesteś blisko, o Jahwe, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Od dawna wiem z Twoich upomnień, że ustaliłeś je na wieki. To jest napisane w Psalmie 119.
Boże prawo, Tora jest prawdą. Wszystkie przykazania Boga są prawdą i Bóg ustalił je na wieki. Kiedy to w końcu, bracia i siostry, zrozumiemy i nie damy się zwodzić tych, co nas przekonują, że to było dla Izraela, że to Chrystus przybił do krzyża. Unikajmy tych, co zamiast stać na straży Słowa Bożego, sprytnie je uchylają. Naprawdę. Bóg jest święty i nakazuje, aby Jego lud był święty, a stosowanie diety biblijnej jest jednym z warunków uświęcenia Bożego ludu. Tak samo jak i inne przykazania. Kochasz Boga, to zachowuj Jego przykazania. Przecież na tym polega miłość względem Boga, na zachowywaniu Jego przykazań. Życzę Wam błogosławionego szabatu, który jest właśnie nakazem w Bożym prawie, w dekalogu. Nic o niedzieli tam nie znalazłem. Szabat Shalom.